To nawet nie chodzi, jak ja z nią zwalczyłam. Wiele kobiet cierpi na depresję, wielu ludzi też, wielu mężczyzn, tylko nie umiemy o tym mówić i się do tego przyznać. Uznajemy, że kiedy przychodzi do nas depresja, to jest jakieś, nie wiem, potwierdzenie naszej słabości, że ktoś pomyśli, nie, no to wariatka czy wariat, nie daje sobie rady z życiem. Ale czasami, kiedy z życiem bierzemy się za bary, zwłaszcza jeśli chodzi o stan zdrowia, czy utratę swoich dzieci, to ja na przykład się z tym zmierzyłam, po prostu nie dajemy, nie możemy się z życiem wziąć za bary. Po prostu musimy sobie poradzić inaczej. I dzięki temu są właśnie psycholodzy, są psychiatrzy, są ludzie, którzy, terapeuci, którzy mogą nam pomóc i trzeba odważnie sięgać po tą pomoc. To nie chodzi o to, żeby nieść sztandar i mówić, mam depresję, ale również dać sobie ten czas, żeby się z niej wyleczyć i poradzić sobie ze smutkiem. Świat nie stworzył nas po to, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi i uśmiechnięci. To, że jesteśmy ludźmi, powoduje też, że mamy smutek, mamy zawahania, mamy doły i to jest normalne i musimy sobie też na to pozwolić. Ale kiedy już nie mamy siły i wiemy, że już dalej nie dam rady, to znaczy, że trzeba się leczyć. Niestety często depresje są nawracające. Ja i moja fundacja Lowuje działa między innymi też na rzecz dzieci z depresją i mamy coraz młodszych pacjentów i często jest tak, że przychodzą do mnie matki z synami czy z córkami, bo okazuje się, że kiedy mama lub tata ma depresję, to dziecko w domu też to nabywa i musimy wtedy leczyć ich razem. To jest bardzo ważny problem społeczny. Cały czas ta presja społeczna, rodzinna, oczekiwań, oceny, która nas otacza, nas dorosłych, boli, a co dopiero boli dzieci albo młodzież. Także musimy o tym mówić. Nie możemy tego problemu zamiatać pod dywan.